Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Już kilkakrotnie opowiadałem wam, drodzy moi bracia i siostry ze wspólnoty Kilku Słów o Słowie, o tym, że moja przygoda z Ewangelią rozpoczęła się właśnie od tego fragmentu. Od fragmentu na temat paralityka i czterech ludzi, którzy go nieśli. I moja przygoda zaczęła się od tego, że byłem przekonany, że to ja jestem tym, który nosi, który ma siłę, który ma tę odwagę, by kogokolwiek zanieść do Jezusa. I że to wymagało czasu i zderzenia się z rzeczywistością, a więc także jakiejś pokory wreszcie, by odkryć, że to nie ja niosę kogokolwiek do Jezusa, że to ja jestem noszony i że to ja jestem podobny do owego paralityka. Tak, Ewangelia jest po to, żeby się odnajdywać w jej postaciach. Czasami jesteś paralitykiem, czasami jesteś tym, który nosi, czasami jesteś faryzeuszem, który patrzy na to z pogardą, czasami jesteś kimś z bezimiennego tłumu, kimś, kto odwrócił się do chorego plecami, bo za bardzo skupił się na tym, żeby patrzeć w kierunku Jezusa i nie zrozumiał, że trzeba w związku z tym także patrzeć za siebie, na biedniejszych i słabszych. Ewangelia nas nieustannie koryguje, skrutuje do odkrywania, kim jestem dzisiaj, na jakim etapie życia jestem i w której z postaci Ewangelii dziś mogę się odnaleźć. Do zobaczenia jutro.